Cześć kochani, witajcie w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować dwie stylizacje z koszulą w kaczory Donaldy, którą pokazywałam Wam, jak uszyć właśnie w poprzednim odcinku. No więc co mam na sobie? Na sobie mam koszulę, do tego spódnicę czarną, dzianinową z H&M-u, no i dodatki. Dodatki, torebkę marki Lulu Guinness, którą uwielbiam i która ostatnio często jest ze mną i pojawia się w moich stylizacjach. Do tego buty, białe buty z Topshopu na fajnej koturnie, fajnym obcasie, też się uwielbiam i pomimo tego, że czasami pada deszcz i jest chlapa, to one dalej są białe i pojawiają się w mojej stylizacji, także dzisiaj także musiałam je użyć, więc ja wyglądam tak, koszula, no jak widać, jest taka bardzo bajkowa, dlatego dół jest bardziej stonowany. Czyli to jest moja pierwsza stylizacja i propozycja, jak można taką koszulę, do czego ją można zestawić, no i zapraszam Was na drugą stylizację. No i moja druga stylizacja oparta jest na tych samych ubraniach co pierwsza, bo mam koszulę w kaczory Donaldy i dzianinową czarną miniówkę z H&M-u. Tylko w tej stylizacji postanowiłam bardziej wyeksponować koszulę, czyli wypuściłam ją, wyjęłam ze spódnicy, dzięki czemu mam taki bardziej luźny look. Oczywiście, jeżeli chcecie podkreślić bardziej talię, to proponowałabym pasek przywiązać pod biustem, wtedy będzie taka bardziej kobieca sylwetka. Ja lubię oversize'owe rzeczy, ta koszula też jest taka luźniejsza. Jeśli byłaby trochę dłuższa, można by byłoby ją nakładać jako sukienkę, natomiast zamiast spódnicy możecie spróbować na przykład z getrami albo mocno kryjącymi rajstopami, czyli minimum setkami, żeby nic nie było widać. Dzięki temu, że koszula jest rozpuszczona, widać fajnie jej krój z przodu i z tyłu jest dłuższa, a po bokach ma takie wcięcia. Także co, na nogach mam, ja mówię, ciżemki, buty z H&M-u, również z takim fajnym lakierowanym różowym czubkiem, dzięki czemu jest to taki bardziej kolorystyczny akcent też na dole i na górze. Środek jest stonowany, bo jest czarny, czyli jest, wydaje mi się, że jest trochę taki i kontrast, i zachowana ekspozycja, tak można powiedzieć? Nie. No, ale wiecie, o co mi chodzi. Jak zwykle zamotałam, ale wiadomo, koszula w kaczory Donaldy tutaj ma grać pierwszy plan. No, więc ja jestem bardzo ciekawa, która stylizacja, czy pierwsza, czy druga, która właściwie jest oparta na tych samych ubraniach, bardziej Wam się podoba. Ja biorę jeszcze tylko do ręki jakąś torebkę, no i mogę lecieć na przykład na zakupy, czyli coś wygodnego, nie będzie mi nic przeszkadzało. Aha, i zapomniałam jeszcze o muszce, bo muszka to też jest moja miłość i to jest muszka od Xoxo. Mam jeszcze taką srebrną, lustrzaną, także co chwilę wymieniam sobie raz czarną, raz srebrną i w tej stylizacji też mi fajnie tutaj kontrastuje z moją spódnicą. Także co, ja się z Wami już żegnam w dzisiejszym odcinku, zapraszam na kolejne, które już niebawem i do zobaczenia!